Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. I pytali go: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz? A on im rzekł: istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma on wiele cierpieć i być wzgardzony. Otóż mówię wam, Eliasz już przyszedł i postąpili z nim tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane. Trzej uczniowie byli z Jezusem, a reszta pozostała na dole. Nie wszyscy tak samo duchowo się rozwijamy. Nie wszystkim jest dane głębsze rozumienie Bożych tajemnic. Nie ma jednak lepszych i gorszych uczniów. Najważniejsze to pozwolić Chrystusowi obudzić się wewnętrznie, to znaczy przemienić. W życiu duchowym nie tyle trzeba coś istotnego robić samemu, lecz przede wszystkim wsłuchiwać się w głos Pana, wytrwale i cierpliwie. Za Jezusem idziemy z różnych racji. Czy uczniowie, którzy weszli z Nim na górę Tabor, byli świadomi tego, co się wydarzy? Zapewne nie. Jezus prowadzi ich w doświadczenie własnego przemienienia, będącego dla nich umocnieniem na chwile, które mają nadejść. Zawsze to, co piękne i wzniosłe, łączy się z tym, co przerażające, budzące lęk i uzasadniony niepokój. Przemienienie Jezusa wprawiło uczniów w konsternację. Usiłują coś powiedzieć, zaproponować, coś zrobić. Tymczasem wystarczy patrzeć i słuchać. Będąc z Jezusem, nie trzeba coś robić. Chodzi o to, żeby być blisko. I wtedy można usłyszeć głos Ojca. Bóg jest szczęśliwym Ojcem kochającym Syna. Gdy Bóg jest umiłowany przez nas, jesteśmy ludźmi szczęśliwymi mimo doświadczenia lęku, strat, opuszczenia przez innych czy samotności. Nasza religijność, pobożność jest nasycona wzruszeniami, podniosłymi doznaniami. Z tego wcale nie wynika, że wielka jest wiara człowieka. Wzruszenia, przeżycia są niezwykle cenne, lecz czy znajdują one swoje przełożenie w postawach, w podejmowanych decyzjach? Gdy przyszło zagrożenie życia, uczniowie zostawili mistrza i uciekli. Droga przemiany to tracenie swojego życia, a przyjmowanie życia Bożego. Na tej drodze może pojawić się grzech, zniechęcenie, rozczarowanie sobą, a także bardzo wielkie rozczarowanie innymi. Możemy mieć dość tego wszystkiego, co wiąże się z Bogiem, z Kościołem,
z sakramentami, z moralnością. U podstaw ludzkiej przemiany jest zgoda na uczenie się w oparciu o wierność i niewierność Bogu. My się uczymy, będąc wiernymi i niewiernymi. Mądry jest ten człowiek, który nie szuka własnej satysfakcji z wyznawanej wiary, lecz szuka tego, by się Bogu podobać. Wzrastanie człowieka to poznawanie swoich możliwości, ale też poznawanie ich granic. Nasza przemiana jest dziełem Boga. Człowiek powinien pozwolić na to, by Bóg robił z nim wszystko, co chce. Tak wiele jest sytuacji, w których chcemy wziąć sprawy w swoje ręce. Tymczasem dobrze jest pozostać w rękach Ojca.